TV Tricks. Od jakiegoś czasu piszecie w komentarzach, żebym zrobiła coś z tańszymi kosmetykami, z bardziej dostępnymi. I ostatnio Golden Rose przysłało mi paczkę, taką paczkę ogromną. No i zgadnijcie, co tam jest. Cały zestaw kosmetyków do makijażu, do demakijażu, pędzle, gąbka i jeszcze płyn do czyszczenia pędzli. I stwierdziłam, czemu nie, skoro jest taka okazja, żeby wykonać w ogóle już full make-up, nie dość, że pędzlami, to jeszcze kosmetykami jednej firmy, to nagram dla was. Wiedziałam już te kosmetyki, unboxing macie na moim Instagramie, link będzie na dole w opisie. Dobra, co tu więcej gadać? Zaczynamy. Jako pierwszej używam bazy. Baza rozświetlająca. Bazę nakładam dłońmi po prostu na twarz, tak jak krem. Także najpierw rozświetlamy sobie buźkę. Fajna baza, nie ma brokatu, jest tylko taki efekt perłowego trochę, takiego rozświetlenia, nie wiem czy to widzicie. A i tak was zaraz przybliżę, żebyście mogli wszystko dokładnie z bliska oglądać, co i jak nakładam. Zaczynamy od cieni, czyli najpierw jakąś bazę przydałoby się nałożyć. Nie mamy bazy, więc będzie to korektor. Korektor Golden Rose, tak jakby w strzykawce. Jest to Liquid Concealer. Nakładam małą ilość na powiekę i tutaj też na łuku brwiowym i na drugim oku to samo. Delikatnie go wcieram w skórę i rozprowadzam równomiernie. Chyba was jeszcze troszeczkę przybliżę. Dobra, teraz mam nadzieję, że dobrze widzicie całe oko. Zaczynamy. Najpierw jedno oko zrobię wolno, krok po kroku razem z wami, a później to zrobię w przyspieszonym tempie, żebyście nie musiały czekać. Myślę, że jak zobaczycie jedno, to dacie radę z drugim. To mi pomaga w blendowaniu, jeżeli mam jakąś bazę taką z cienia cielistego. Jeżeli nie mamy takiego cienia, najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pudru naszego. A akurat mam też ten właśnie z Golden Rose, taki ładny. W ogóle jest przepięknie zapakowane, piękne opakowanie. To jest puder Golden Rose Long Stay Matte Face Powder, kolor 02. I patrzcie, jest taka kasetka jakby. I na palec, żeby nie nabrać się za dużo, biorę odrobinę i właśnie idę od łuku brwiowego w dół, aż tutaj do linii takiej, na której blenduję, czyli na załamanie powieki. Po prostu, żeby nie porobić plam, bo czasami po prostu jak jest cień mocno napigmentowany i zrobimy plamy na mokrym, czyli właśnie na korektorze, to może być nieciekawie, można po prostu tego nie umieć naprawić z powrotem. Zaczynamy z cieniami Golden Rose, właśnie tymi o. To jest Golden Rose Wet and Dry Eyeshadow 07. I dzisiaj nimi będziemy się bawić. Teraz trzeba jeszcze pędzelki rozpakować. Najpierw tym właśnie skośnym takim, niby jest jako blending brush. To jest taped blending brush. Czyli to jest taki pędzel pomiędzy zwykłym pędzlem a blending brushem. Czyli taki po prostu, żeby tutaj pracować na załamaniu, ale nie do końca, żeby rozcierać po prostu cień. Pierwszym cieniem z tej paletki będzie oczywiście brąz. Brązem chcę sobie zaznaczyć załamanie powieki i to miejsce, gdzie chcę, żeby cień się tak jakby kończył i zaczął blendować w tamtą stronę. Czyli zaznaczam sobie najpierw delikatnie, w którym miejscu chciałabym mój cień. Dobra, mniej więcej sobie zaznaczyłam, tutaj są plamki, ale to nie chodzi o to, żeby to już było wykończone, chodzi o po prostu takie zaznaczenie cienia, w którym miejscu ma być, żeby przypadkiem nie wyjechać sobie poza.
I widzę, że tu teraz będzie potrzebna aplikacja właśnie na mokro. Mamy już taki kształt wypracowany. Także teraz będziemy nakładać cień bordowy. Jest to taki bordowy róż. Nie jest to do końca bordo, ma taki właśnie przebłysk takiego różu. No, ten kolor tutaj. Także tym płaskim pędzlem do cienia nakładamy bordo. Najpierw stworzymy taki zarys jakby, skoro to są cienie do nakładania na mokro, zaraz nałożymy je na mokro, ale najpierw chciałabym po prostu taki zarys zrobić tego, jak chcę, żeby ten makijaż mi wyglądał. Jak już położymy cień na mokro, to już nie ma opcji, żeby go wyblendować i tak dalej, bo już po prostu zostaje na powiece. A jak nakładamy go na sucho, to jeszcze potem możemy z nim coś zrobić. Dobra, mniej więcej coś takiego. Już szpatułką biorę złoty i nakładam wewnętrznym kąciku, wyblendowując go w stronę zewnętrznego. Dobra, i tak mniej więcej pi razy drzwi będzie rozkładał się kolor. I teraz zaczyna się cała zabawa, czyli nakładanie na mokro. Zamaczam delikatnie końcówkę tego pierwszego używanego pędzelka i nabieram cień brązowy. I teraz nakładam go w zewnętrznym kąciku. No i mamy to. Dobra, teraz pędzelkiem, którym nakładałyśmy czerwony cień bordowy, ten taki, też robimy to samo. Zamaciamy troszeczkę w płynie micelarnym, odsączamy na waciku albo po prostu dotykamy o wacik, żeby się troszeczkę namaczył i robimy dokładnie to samo, co wcześniej. Tak samo nakładamy czerwony cień. Tu, gdzie już go wcześniej nałożyłyśmy. Okej. To samo dokładnie powtarzamy. Na dolnej powiece chcę sunbrows. Także... A wiecie co, może nie? Dobra, robimy sam brąz. Fajnie, bo ten brąz się mieni na takie złoto. Wszystkie mają takie jakby złoty... Te cienie wszystkie w tej palecie mają taki jakby złoty pigment dodany w środku. Że każdy się mieni na złoto i to fajnie wszystko razem gra. Ładnie. Teraz bierzemy pędzel do blendowania. No dobra, pędzel do blendowania jest chyba jednym, który nie zachwyca. Taki szorstkawy jest, ale okej, spróbujemy nim popracować, zobaczymy, czy będzie się tak też wydawał przy malowaniu. Nabieram odrobinę brązu i staram się wyblendować. I powiem wam, że ten pędzel nie zachwyca. Niestety jest trochę szorstki. Ale blenduje się ok, tylko tyle, że po prostu jest szorstki, no ja nie lubię szorstkich pędzli. Dobra, wyblendowałam. Czyli tak, jak zrobię brwi i będzie to już skończone, to i tak jeszcze coś tam poprawię. I zaraz będziemy jeszcze robić kreskę eyelinerem, ale najpierw drugie oko. Drugie oko zrobię
szybko, żeby, no, żebyście nie musiały czekać, także zrobimy je szybko i chyba już od razu po prostu na mokro. Korektor, znowu ten sam, nakładamy pod oczy. I tu na moją piękną kroskę. Najpierw użyję palców i tak delikatnie rozłożę produkt, a później gąbeczką jakby wyrównam całość i zbiorę jego nadmiar. Gąbkę wcześniej zamoczyłam. Jeżeli chodzi o gąbkę, to gąbka nie puchnie, ale jest dosyć miękka. Zobaczymy, jak się sprawi przy podkładzie. I tutaj niech wszystko osiądzie, wyschnie, wchłonie się i tak dalej. A my zabieramy się za brwi. Z brwiami nie trzeba robić dużo, bo mamy tylko brow color tint. I to jest taki grzybyczek z takim jakby tuszem do brwi. Całkiem ten padeczek ma dużo produktu na sobie. Zobaczcie. No. Zobaczcie, jest różnica spora. A nie trzeba się bawić w cienie i w pomadzie. Całkiem spoko. Powiem wam, że póki co chyba jeden z najlepszych tuszy do brwi, jaki miałam w ręku, a próbowałam ich całkiem sporo. Ja lubię robić, jeżeli robię taki makijaż właśnie wyjściowy, to lubię je jeszcze ładnie zaostrzyć. Czyli biorę korektor i próbuję je tak jakby obrysować tym korektorem, ewentualnie jakiś poprawić lampki, które zrobiłam cieniem albo właśnie takim tuszem jak teraz. I też najpierw palcem, a potem gąbeczką. Zaczyna to wyglądać w końcu. Dobra, teraz czas na podkład. Jest to Mineral Makeup Liquid Powdery Mineral Foundation, kolor 02. Jest w takim śmiesznym opakowaniu. Wydaje mi się, o, będzie super. Mam nadzieję, że jak nie ściemnieje, to będzie super. I nakładam na twarz i oczywiście muszę was przybliżyć przecież. Już bym tak malowała bez przybliżenia. Dobra. Póki co kolor wydaje się być idealny. Ma żółty pigment, czyli tak jak ja lubię. Krycie też jest ok. I teraz zanim nałożymy puder, chciałam wam pokazać dwa sticki, które dostałam. Jeden to jest highlighter stick, drugi to jest creamy blush stick. Ale ten blush wcale nie jest jak taki typowy blush, bo nie jest taki pinki różowy, tylko ma taki, zobaczcie, to jest taki różowy, brudny taki róż. I stwierdziłam, że czemu nie trochę nie pokonturować. Zobaczymy, jak nie, to jeszcze nałożę na niego brązer, bo bronzer też mam swój z Golden Rose. Teraz słyszałam, że właśnie bardziej na jesień, zimę odchodzimy niby od bronzera, a dodajemy różu. Nie wiem, ile z tego prawdy i czy to będzie się w ogóle sprawdzać i
i w ogóle czy ludzie będą to stosować, ale słyszałam, że taki ma być trend. No już wygląda tak, że nie jest jakiś tam mocny specjalnie. Nakładam go tutaj. Dodamy sobie trochę rumieńców, a przy okazji wykonturujemy twarz. Mam nadzieję, że nie będę wyglądać jak clown. Ale no mówię, bo wygląda fajnie. Teraz wybieramy drugą stronę gąbki. I tą drugą stroną gąbki blendujemy ten róż, nasz podkład. I powiem wam, że to całkiem spoko wygląda. I mamy też rozświetlacz w stiku. Teraz wam pokażę, jak wygląda. Daję taką poświatę. I go też tutaj bezpośrednio na policzek. Jakoś policzkową. Tuż nad różem. Delikatnie na nos. Na koniuszku. Na mukku bibyna. I palcem wklepuję. Trochę, bo ją lubię się świecić. I jeszcze trochę tutaj, z tej strony. Bierzemy pędzel do pudru i otwieramy nasze szkiełko. O, jest piękny ten pudel. No to opakowanie jest po prostu boskie. I zaczynamy od stref pod oczami, bo ja się na przykład tutaj najbardziej świecę. Omijam część, w której robiłam właśnie rozświetlacze. Staram się przynajmniej ominąć, żeby tego blasku nie zabierać, żeby nie matowić. Delikatnie tutaj, gdzie był róż. Pamiętajcie o tym, że jak nakładacie puder, żeby nie robić tego tak o, bo wszystko, co tutaj ładnie wypracowałyście, chcecie, żeby podkład wyglądał naturalnie i tak dalej, to wszystko zniszczy. Powiem wam, że mnie kusi strasznie, żeby dodać jeszcze bronzera, ale to zaraz. Najpierw zajmiemy się jeszcze oczami. Biorę znowu pędzel do blendowania i blenduję co nie jeszcze dalej, samą tutaj spodem, ale muszę wziąć inny pędzel, bo ten jest za ostry niestety. Dodaję trochę cienia i jeszcze pod spód. Poblendujemy trochę jeszcze. Dobra. I teraz czas na drugie oko. Samo. Robimy. Dobra. Okej. Fajnie. Dobra, teraz biorę. Mam do wyboru dwa eyelinery. Patrzyłam na jeden i drugi. I dzisiaj zdecyduję się na ten, ma mega precyzyjny pędzelek i rysuję linię. Chcę, żeby moja kreska była, zaczynała się tak jakby od jednej trzeciej oka i szła tutaj. I teraz druga strona.
Dobra, mamy naszą graficzną kreskę i teraz czas na rzęsy. Rzęsy mamy takie. O, jest nawet klej. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Golden Rose. Sprawdzamy, czy długość jest odpowiednia. Ja bym je trochę przycięła na końcu. Przybiorę nożyczki i ciachamy. Pamiętajcie, od kącika zewnętrznego ciachamy, nie od środka. Umieszczam na środku i zajmuję się najpierw kącikiem zewnętrznym, a później wewnętrznym. I teraz czas na drugą. Zapomnijcie przyciąć drugiej ręce. Też klej nakładamy i przyklejamy. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z ilością kleju, który nakładacie, bo wcale im więcej nie znaczy lepiej tutaj w tym przypadku. I dopasowujemy do oka. Czy wszystko jest ok? Że są na swoim miejscu. To jeszcze nie koniec. Mam bronzer, który kiedyś kupiłam i jeszcze go nie spróbowałam. I chyba dzisiaj będzie ten czas. Jest to Golden Rose Bronzing Terra Powder. Czyli to jest taki jakby puder brązujący. I wezmę pędzel, który najbardziej chciałam przetestować i bałam się, że nie będę miała do czego. Jest to ten skośny pędzelek do konturowania. Jest taki jakby z dwóch części złożony, nie wiem, czy widzicie. I właśnie będę używać tego pudru brązującego. Bardzo podoba mi się ten pędzel. Będę sobie ładnie zarysować kość policzkową. Taki mocno precyzyjny. Już może sobie nos nie wykonturować. Zaznaczyć żuchwę. Najfajniejszy z pędzli, naprawdę. Koniec prawie, jeżeli chodzi o oczy, to w sumie na koniec. Golden Rose Wonder Lash Mascara. Ma taką szczotkę, o, taka jak ja lubię, czyli z włosami prawdziwymi, a nie z plastikowymi. Taką lubię. Delikatnie czujemy, żeby połączyć nasze rzęsy ze sztucznymi. Są różne techniki, czasami się nakłada najpierw rzęsy, a później to czuję, a niektórzy żeby go najpierw wytuszować, a później nałożyć rzęsy. Ja robię różnie naprawdę. I na dole. Oczy gotowe. I kto wie, czego nam brakuje? Szminki. Szminki nie dostałam w zestawie. Mam dwie do wyboru, bo dwie miałam u siebie. Te dwie i chyba wybiorę to w kolorze tego wina. Ewentualnie rozświetlę je właśnie na środku tą pomadką. To jest matowa pomadka Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. I one naprawdę są wytrzymałe. Mam kolor 5 i 3. Bezpiecznie będzie jak nałożyć na pędzelek. Taką mam jednorazową szpatułkę. Oj, nie widać. Widzicie, jaki kolor mi ta szminka przypomina?
ten, który Ariana Grande stworzyła razem z Mac. Z Maciem. Taki właśnie mi się to kojarzy właśnie z Ariana Grande. Dobra. I chyba jednak środek wypełnię właśnie tym jaśniejszym, bo jest bardzo ciemno. Podobno takie kolory mają być teraz w modzie. Właśnie kolory wina, śliwka i tak dalej. I na środek. I mamy gotowy glam look wyjściowy marką Golden Rose. Zamknę jeszcze oczy, zobaczcie sobie, jak się ładnie wszystko mieni. Jest trochę błysku, jest trochę takiego właśnie glam looku. Mega mi się podoba. Oj, ci podoba, naprawdę mi się podoba. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście dzisiaj. Mam nadzieję, że makijaż wam się spodoba. Jeżeli podobał wam się któryś z kosmetyków, macie ochotę zobaczyć, obczaić go, zobaczcie linki w moim opisie. Każdy kosmetyk po kolei używany tutaj na tym wideo jest wspomniany w komentarzu i jest od razu link właśnie do sklepu Golden Rose, żebyście mogły sobie zobaczyć. Ale mi się podoba bardzo. Dobra, koniec jarania się makijażem. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej. Czekam też na łapki w górę, jeżeli wam się podobało. I komentarze oczywiście pod spodem. Jakiekolwiek komentarze, czy wam się podobało, czy nie. Czy miałyście coś z Golden Rose, czy nie. Czy lubicie tą markę, czy nie. Cokolwiek chcecie napisać, piszcie. Ja lubię wam odpisywać, lubię czytać, co piszecie. Lubię, jak widzicie, pod innymi filmami czasami lubię takie komentarze pisać z powrotem. Także piszcie. Czekam na odzew od was. To by było na tyle. Dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście. Buziaki!